Ten film zawiera wasze wypowiedzi i co wy sądzicie na temat edukacji. Będzie naprawdę, ale to naprawdę ciekawie. Cześć, witam cię bardzo serdecznie, z tej strony jak zawsze Emil Lipski, a to jest kanał dla wszystkich młodych osób pragnących rozwijać się w taki normalny i naturalny sposób. Dziś będziemy rozmawiać o waszych wypowiedziach, bo moi drodzy, jeżeli dostaję taką wiadomość, bo zapowiedziałem to, że na Instagramie emil.lipski będziemy robić film o edukacji z waszymi wypowiedziami. Napisaliście do mnie wiadomości, więc zobaczcie, tutaj taka wypowiedź. Turniej tenisa, ja teraz mam na laptopie te wypowiedzi. Dwie dziewczyny trenują tenisa, dostają dobre stopnie. Reszta dziewczyn dostaje dwójki za zbyt małe umiejętności. Więc moi drodzy, to co jest do zrobienia w polskiej edukacji, to jest, myślę, że będzie takich filmów może 50, może jeszcze setka, bo to jest nieprawdopodobne, co się w tym momencie dzieje. Więc myślę, że warto, jeżeli na tym kanale o takich rzeczach gadamy, żeby jednak nie zamykać się na to i dać też wam głos, bo to przecież o was chodzi. Ja chcę, żeby ten kanał po prostu był taki otwarty i żeby był tutaj kontakt z wami wszystkimi. Więc dajcie znać w komentarzu, czy takie filmy również robić. Więc moi drodzy, no takie rzeczy, jeżeli się dzieją w edukacji, no to nie tylko zachodzi pytanie, dlaczego nikt tego nie widzi i dlaczego nikt tego nie dostrzega. No bo jak to się dzieje, że ja zapowiadając takie coś dostaję odzew, a nikt z tej góry, która ustala, czyli magiczne Ministerstwo Edukacji, nie widzi wołania samych uczniów. Mowa tutaj o nauczycielach, którzy mają sztywne ramy nakreślone programem nauczania i tak naprawdę nie mogą zrobić nic. Więc tutaj ja na samym starcie chcę powiedzieć, że oczywiście do nauczycieli można mieć wiele zarzutów, do tych złych nauczycieli, a do tych dobrych to po prostu same pochwały i podziw. Ale jednak, no sorry, jeżeli sama góra nic w tym temacie nie robi, albo robi o reformie, to na pewno musimy oddzielny film nagrać, ale w skrócie, jak można nazwać coś reformą, gdzie tak naprawdę jedyna zmiana to co? Zmiana budynków? Wielki chaos, przepełnienie, plany na popołudnia? Zmiana jakaś taka formalna, żeby komuś, że tak powiem, zrobić dobrze? Żeby ktoś tak chciał powrotu do tego, co było wcześniej, czyli zlikwidujmy gimnazja, ale nieważne tam, że uczniowie będą chodzić na popołudnia, nieważne. Program będzie przeładowany, kogo to obchodzi, nie? To są reformy, ja się pytam. Zobaczcie, jakie fantastyczne wiadomości, jeżeli ja dostaję coś takiego, że ktoś jest już po szkole, no ale szanuje mój kanał za to, co robię, bo po prostu tego brakuje, no to znaczy, że to trzeba po prostu mówić o tym głośno. Jeżeli również się nie zgadzasz z pewnymi kwestiami, to podaj ten film znajomym, bo tylko tak, no sorry, taka jest prawda. Ktoś by powiedział, no ty teraz chcesz, żeby było dużo osób. No oczywiście, no ja się nie boję tym mówić. Czym więcej osób, tym większa jest nasza grupa, tym możemy startować, tak to nazwijmy, z takim głosem, żeby coś w końcu z tym zrobić wyżej, no. Doprowadźmy, to jest takie moje marzenie, żeby doprowadzić w końcu na agendę ten temat po prostu na biurka osób, które decydują, czy polityków, czy kogoś ważnego, żeby w końcu coś się zmieniło, no bo jeżeli każdy mówi, no chcemy zmiany, nie? Ale nikt o tym nie mówi i nikt w tym temacie nic nie robi nawet, żeby zebrać jakieś opinie, no to sorry, ale co się ma zmienić? To jest coś jak w takim żarcie, nie? Czyli wszyscy chcą wygrać, ale nikt nie chce grać. No i to jest taki dysonans właśnie, moi drodzy. Zobaczcie, kolejna wypowiedź Weronika. Prawda jest również, że nasz system edukacji jest przestarzały, sztywny, momentami bezsensowny. Jaki jest sens recytowania piastów w kolejności lub miejsc, gdzie znaleziono malowidła na skalne? Ani długo nikt nie będzie wiedział, co oznacza Aleja Szucha, kiedy mieliśmy pierwszą wojnę światową. Tutaj temat historii, moi drodzy, ja historię bardzo, bardzo lubię, lubię i moi drodzy, no jednak startowałem w konkursach, miałem te szóstki, ale co to pokazuje? Ja sam, pomimo że to historię lubię, widzę, że nie ma sensu tak przeładowywać ludzi, bo jest kilkanaście innych przedmiotów, które musicie się nauczyć. Albo jeżeli już skończyłaś, no to musiałaś. No moi drodzy, nie może być tak, że ktoś nie zna dobrze historii własnego kraju, a jest przeładowywany tym, ilu było pikinierów, w jakim roku, kto walczył, piramida taka, w jakim roku, komu to jest potrzebne w dobie Wikipedii, komu jest to potrzebne, żeby pochwalić się wiedzą. Ja rozumiem, że ktoś może się fascynować, ale właśnie fascynatów nauki, jeżeli jak wyglądał starożytny Egipt, zróbmy przedmiot starożytny Egipt, niech ci ludzie wiedzą wszystko o tym, co się tam działo. Zobaczcie na model amerykański. Ja rozumiem, że to nie jest dobry przykład do końca, bo ktoś by zarzucił mi teraz, oni nie wiedzą, gdzie jest Polska. Ja zadaję teraz pytanie, po co mają wiedzieć, gdzie jest Polska, jeżeli to nasz kraj jest mniejszy niż ich jeden stan?
Widzicie, oni czasami, to jest tak wielki kraj, że oni nie znają nawet innych stanów czasami. Czy oni są nieszczęśliwi z tego powodu? Myślę, że nie. To my jesteśmy nieszczęśliwi z tego powodu, że ktoś nie wie, gdzie leży Polska. A on w ogóle ten temat nie myśli, widzicie? Polacy lubią mieć taką manię, że trzeba wiedzieć wszystko. Nie wiem, z czego to wynika, ale właśnie tak wygląda nasz program nauczania, że musimy o wszystkich wiedzieć wszystko. A najlepiej w ogóle na każdy temat. Jak na jakiś temat ktoś się nie zna, to z reguły i tak się wypowiada. I tak to jest, że tworzymy jakąś taką manię eksperta. Ktoś nic nie wie, nie, boi się powiedzieć, że nie wie, bo zostanie uznany w kraju za głupiego. No tak to jest i to przeradza się w taki program przestarzały, gdzie mamy tak przeładowany materiał. Słuchajcie, ja teraz bez podawania szczegółów, rozmawiając, można powiedzieć pośrednio z tym, co myśli nauczyciel, taki nauczyciel by z chęcią zorganizował to, co mówiliśmy w ostatnim filmie czy podcaście, że... Moi drodzy, no że warto zaprosić tych absolwentów do szkół, warto zaprosić ludzi, co wykonują konkretne zawody, ale teraz nawet nauczyciele, jeżeli by ludzie chcieli, to nie mogą, bo oni stracą cenną godzinę realizacji programu. Ja myślę, że nauczyciele się zgodzą z tym filmem nawet, pomimo, że mówię, że część nauczycieli źle wykonuje swoją pracę. No ale tak jest wszędzie, w każdej grupie zawodowej. No ale zobaczcie, że jeżeli sami nauczyciele wiedzą o tym, że takie coś jest potrzebne, a nie mają miejsca, żeby to zrealizować, może mieliby nawet wśród znajomych, hydraulika przyjdzie, pogada do zawodówki, powie, no słuchajcie, to nie jest tak, tu trzeba kłaść to, tu się trzeba uczyć tego na nowo, tu teraz ludzie mają takie wymagania i tak dalej. No wiecie, że przez godzinę więcej wyciągniecie z takiej rozmowy niż z tego, żeby przez 3 lata, bodajże na 4, po nowej reformie, żeby uczyć się znowu biologii. Jesteś na matwizie, uczysz się 3 lata biologii. Już się uczyłaś w starym gimnazjum, czyli w podstawówce. Ale dalej, 3 lata, bo trzeba przenieść ten materiał z gimnazjum, nie, skondensować, niech godzina w godzinę nauczyciel ma realizować. Ja teraz nauczyciela to myślę, że można nazwać nie nauczyciel, on cię nie ma uczyć tego, co umie. Tylko nauczyciel teraz to jest realizator programu. I tak trzeba to nazwać, moi drodzy. To jest smutne, że nauczyciel nie może uczyć. Sama góra jest jedynym nauczycielem i nie daje żadnej swobody nauczycielowi. To może też wpływa na to, że niektórzy nie potrafią być dobrym nauczycielem, bo nie potrafią iść z tym, co mają narzucone. Może jeżeli byśmy dali więcej swobody, ja nie mówię, że kompletna wolna amerykanka, uczmy się cokolwiek, bo zaraz by ktoś, nie wiem, jakieś swoje poglądy przedstawiał zamiast nauczać, na przykład na historii. I to jest złe, ale historia zawsze biegiem zatacza koło i ważne są takie rzeczy. Nie mówię, żeby nie uczyć historii, jak ktoś ma 15 lat, koniec, wyrzucić mu to. Ale uczmy historii w sposób, żeby ktoś na przykład zrozumiał skutki i przyczyny, bo to mu się przyda w życiu, on będzie rozumiał. Jeżeli ktoś rozumie historię, a nie uczy się na blachę dat, które można sprawdzić w internecie, to da mu to taką wartość w życiu, że może nie popełni błędów po prostu ludzi, którzy żyli w przeszłości. Na tym polega historia. Rozumieć skutki, przyczyny, dlaczego, po co i co się z tego powodu stało. Moi drodzy, to jest fantastyczne, że na temat mojego kanału pisze się już referaty. To jest piękne, że dostałem wiadomość, że koleżanka, ta, która to napisała, dowiedziała się o moim kanale na lekcji edukacji społeczno-etycznej, gdzie inna koleżanka jej z klasy zrobiła referat na temat mojego kanału. Słuchajcie, to jest piękne, że jest nas coraz więcej, no super. Super, no będziemy może w stanie coś po prostu z tym zrobić. Naprawdę, to jest takie moje ukryte marzenie, bo jednak jak widzicie, jeżeli sami zgłaszacie te problemy, no to znaczy... że jest po prostu co robić. Zobaczcie, kolejny komentarz. Tak naprawdę, mimo że od drugiej klasy mamy rozszerzenie, to mamy kilka godzin w planie, które są zwykłymi zapchaj dziurami, które są po to, żeby nauczyć się pełen etat. Tak naprawdę od samego początku powinniśmy być nastawieni na rozszerzenia i języki, a nie bawimy się w jakieś przedmioty, no, które nauczyciele trafią jak najważniejsze na świecie. No zobaczcie, czy taki Amerykanin, przeciętny, żeśmy wiedzieli, nie wie, gdzie jest Polska, ale zobaczcie. To jest niesamowite, muszę kogoś zaprosić, co tam uczył się, ale to jest piękne, że w tym magicznym high schoolu oni już są w stanie wybrać przedmiot, który się nazywa nauka gry na gitarze. I to jest równowartościowy przedmiot, tak jak ktoś u nas by się uczył, nie wiem, chemii. Ludzie vlogują, ludzie pokazują te rzeczy, mamy internet, dzięki w ogóle internetowi możemy teraz na ten temat rozmawiać. Wcześniej kto by te informacje miał podawać? No i widzicie, jak to jest, że ktoś chce grać na gitarze, chce się w tym rozwijać i on to musi robić poza też szkołą. Nie ma takiej możliwości. Ktoś powiedział, no muzyka. Serio? Ktoś na siłę ma się uczyć muzyki, jeżeli nie chce? I chodzić na ten przedmiot?
Jeżeli ktoś chce, niech spotka pasjonatów na tej muzyce, którzy chcą grać na gitarze. Oni wspólnie się razem tam sami praktycznie nauczą, wymienią spostrzeżeniami. A jaka gitara, Zenek? No taka i taka. Widzicie, to rodzi po prostu hobbystów. Rodzi kluby pasji. A teraz jak to może dobrze funkcjonować, jeżeli wam się do szkoły nie chce chodzić, bo macie to samo, bo jest liniowo. Jeżeli nauczyciel jakiś zorganizuje kółko, to jest świetnie. SKS-y, rewelacja. Fajnie, że się tym ludziom chce. No ale słuchajcie, no dlaczego tego nie ma jako zarezerwowany czas w szkole? Ktoś by powiedział, zaraz, no to jest czas po szkole, niech rodzice organizują dodatkowe zajęcia. Po pierwsze, jeżeli już idziemy w system bezpłatnej, w cudzysłowie edukacji, no każdy się na to zrzuca w podatkach, no to dlaczego nie rozwijać tych młodych ludzi już właśnie za te nasze podatki w szkole? Po pierwsze. Po drugie, może kogoś być nie stać i to jest normalna sprawa. Jeżeli mamy taki model, to zróbmy tak, żeby ten model działał i go usprawnijmy, a nie narzekajmy wiecznie, że jest zły i nie wiadomo co. No sorry. A po trzecie, moi drodzy, no to jak taka osoba młoda się ma rozwijać i chodzić na pianinko i inne zajęcia, jeżeli ona musi, domowniczek, zrób notatki, 2 strony A5 zeszytu, przepisz to tamto, odpowiedz na tamto, siamto, macie codziennie jakieś przedmioty, non stop człowiek taki jest przeładowany, gdzie on ma pomyśleć o kreatywności, gdzie, ja się pytam, taka osoba ma zrobić coś ze sobą po lekcjach? Czy to nie powinno być tak, że ktoś powinien zostać nauczony myślenia, jeżeli mamy 2020 rok i ktoś potrafi sobie znaleźć te informacje, które są ogólnodostępne, a potrafi potrafić po prostu myśleć, wyciągać konsekwencje, myśleć do przodu. Szkoła myślę, że jest od tego, by uczyć konkretnych rzeczy i uczyć myślenia tak, by człowiek się rozwinął jako człowiek i wiedział, gdzie ewentualnie się rozwijać, w jakim kierunku. A teraz mamy taką sytuację, że ktoś kompletnie nie wie, w jakim kierunku się rozwijać, ale wie na temat chemii trochę, bo już nie ma czasu się tego uczyć, wie to, wie tamto, albo goni za ocenami i nie widzi tego, że na przykład, gdzie jest ten czas na pasję? Gdzie jest czas, żeby się w ogóle kogoś zastanowić? Napiszcie mi w komentarzach, czy wy wiecie, co ze sobą zrobić. To nie jest wcale nic złego. Napiszcie, czy wiecie, czy macie jakieś hobby, czy wykształciło wam się już takie coś, że aha, to jest to, lubię to robić, będę to robić, a może dzięki temu będę zarabiać pieniądze, może to będzie mój zawód. Napiszcie mi, ile takich osób jest, które właśnie nie wiedzą. I kto ma to pokazać takiemu młodemu człowiekowi? Jeżeli rodzice pokażą, to fajnie, ale niech czasami rodzice nie są w stanie pokazać takiej młodej osobie, jak to ma wyglądać. I tu powinna być ta szkoła. Rola niby wychowawcza. O samych wychowawcach też można by gadać długie godziny. Moi drodzy, dajcie znać, czy więcej takich filmów, jeżeli biorę pod uwagę wasze wypowiedzi i sobie to montujemy, tak że wy też się wypowiadacie. Instagram emil.lipski, można tam zafollowować, bo tam właśnie pytam się o was, rozmawiam z wami. Tu macie 2 inne filmy sugerowane przez YouTube, które równie są wartościowe. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć, trzymaj się.